i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.
wieczór, to w naszych sercach jest wiosna i radość. To widać, kiedy patrzę na twarze, że możemy w ten sposób świętować, radować się ze zmartwychwstania Chrystusa. Jak powiedział ksiądz proboszcz, ksiądz Robert, wielu się napracowało, byśmy mogli pięknie świętować. Również dołączam się do tych podziękowań Wojsku Polskiemu, cześć i chwała naprawdę za wspaniałą, piękną posługę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Chciałem jednak wyróżnić panią Gabrielę Ocha, panią porucznik, która dobrowolnie się zgłosiła, że ona poprowadzi asystę w czasie Triduum Sacrum w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Chciałem pani porucznik gorąco podziękować wraz z wszystkimi tu zgromadzonymi i na ręce pani przekazać rygę Matki Bożej, Królowej Polski, hetmanki żołnierza polskiego. Niech przypomina o tym, że pani ma takie duże serce jak ten rygra.